No i zapowiadana lista startowa finału A na dystansie jednego okrążenia. Sześć zawodniczek, które awansowały dzięki eliminacjom. Kwalifikacje akurat z małym kół, wobec czego trzeba było wykręcić jak najlepszy czas, żeby awansować. Za chwilę zobaczymy wszystkie sprinterki na starcie. Od szóstego toru Aleksandra Suchenek, Skra Warszawa, Oliwia Zimoląg, MKS MOSM Bytom, Ewa Piaszczyńska, Stal Ostrów Wielkopolski, Zuzanna Adamczewska, AZS Łódź, Zofia Kozłowska, WLKS Wrocław i Natalia Nowak, AZS Łódź. To wszystko, co przedstawiłem, jest od toru szóstego do toru pierwszego. Tutaj akurat zdaje się faworytką być Oliwia Zimoląg, która też zaprezentowała się naprawdę dobrze w kwalifikacjach. W zeszłym roku mieliśmy bardzo dużo emocji, no bo Magdalena Niemczech wtedy wydawało się bije rekord Polski na tym dystansie. Ostatecznie no, historia z niedokładnymi dystansami wyszła na jaw. W eliminacjach najlepiej poradziła sobie Aleksandra Suchenek, 25-14, Oliwia Zimoląg 25-20. Gaz do dechy. Aleksandra Suchenek na najbardziej zewnętrznym torze. Goni ją już Oliwia Zimoląg i prześciga Ewa Piaszczyńska tam też za plecami tej dwójki. Jak będzie po wyrównaniu? 20 sekund było na zegarze od momentu, gdy Zimoląg była na ostatniej prostej. Aleksandra Suchenek wygra ostatecznie ten bieg. Złoty medal Oli, ale widzą koleżanki, rywalki, jednocześnie koleżanki, że Oliwia Zimoląg po prostu się przewróciła na ostatniej prostej, no i wypadł jej z rąk złoty medal Mistrzostw Polski do lat 20. Niebywałe. Coraz bliżej była na tej ostatniej prostej, wchodząc na ostatni wiraż. Suchenek Zimoląg, jak widzimy, no straciła równowagę po prostu. Straciła równowagę na tych ostatnich kilkunastu metrach. Wykorzystała to Suchenek, zgarniający złoty medal z czasem 24:75. Srebro Ewa Piaszczyńska 25:22. Brąz Zuzanna Adamczewska 25:48.